W sali balowej Zamku Książ odbyła się gala 19. edycji plebiscytu gospodarczego Muflony. Co roku o statuetkę Muflona walczą przedsiębiorcy, samorządowcy i biznesmeni. Plebiscyt gospodarczy Muflony to 5 kategorii. Metamorfoza dziesięciolecia, wydarzenie inicjatywa 2016 roku, najlepsza mikro i mała firma, najlepszy produkt i firma odpowiedzialnego biznesu. Wśród nominowanych w tej kategorii znalazła się kopalnia surowców skalnych Bartnica. Miło mi poinformować, że w tym roku kapituła w kategorii firma odpowiedzialnego biznesu postanowiła wręczyć wyróżnienie. Otrzymują je kopalnie surowców skalnych Bartnicy, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Zapraszam na scenę pana prezesa firmy Jakuba Madeja. Nagroda bardzo cieszy mnie, zarząd spółki, wszystkich pracowników. Jesteśmy ogromnie zaszczyceni. Otrzymaliśmy nagrodę w kategorii firmy odpowiedzialnego biznesu, a więc w kategorii, której staramy się na co dzień, podporządkowywać wszystkie nasze działania. Także jest to dla nas bardzo, bardzo cenne, bardzo ważne wyróżnienie i bardzo nam ogromnie miło, że znaleźliśmy się w tak zaszczytnym gronie, bo wszystkie firmy wyróżnione mają naprawdę wspaniałe osiągnięcia na tym tle. Panie prezesie, a co pana zdaniem, co to znaczy, że firma prowadzi odpowiedzialny biznes? No właśnie, to jest pojęcie dość powszechnie używane, dość pojemne. My jako odpowiedzialny biznes rozumiemy biznes odpowiedzialny przede wszystkim społecznie. No, nie wystarczy być firmą odpowiedzialną za produkt czy za otaczające środowisko. To powoli zaczyna być pewnym standardem. Istotne jest, aby być po prostu uczestnikiem, takim pełnoprawnym uczestnikiem życia lokalnego i tej społeczności, w której się funkcjonuje. Dla nas jest to o tyle istotne, że charakter naszego biznesu jest po prostu nieodłącznie związany z miejscem, w którym działamy. No bo o ile różnego rodzaju fabryki, zakłady, montownie, magazyny można przenieść w krótkim czasie, no to my jesteśmy przywiązani do złóż, których występowanie determinuje geologia. Zatem musimy, chcemy czy nie chcemy, takie są wymagania, ale my przede wszystkim chcemy być tu, być społecznie odpowiedzialni, no i dzielić los z tymi społecznościami, które żyją wokół nas. Kopalnia surowców skalnych Bartnica angażuje się w pomoc lokalnemu środowisku, ale także samorządom, partycypując w kosztach remontów dróg. Wspiera Rady Wspólnot Samorządowych, fundacje oraz stowarzyszenia. Pragnąłbym złożyć po pierwsze gratulacje dla KS Bartnicy, bo jest to firma wyróżniająca się na naszym Dolnym Śląsku, a tym bardziej tutaj w Wałbrzychu. Jest to firma, która wspiera nie tylko, mówię, drogi swoim wyrobem, ale tutaj nasze społeczeństwo lokalne. Jak się dowiedziałem i usłyszałem, to moje serce i z osobami, które jestem na sali, było po prostu ogromne wzruszenie, bo KS Bartnica otrzymała wyróżnienie. Jest to szczytne wyróżnienie dla firmy, która po raz pierwszy w takim plebiscycie bierze. I myślę, dla tej firmy, która się rozwija przepięknie przez tyle lat, co jest w naszym tutaj położeniu geograficznym, to jest to wspaniałego. I tam pracują wspaniali ludzie, tak jak pan Jakub Madej. Mimo to, że mówię, daleko gdzieś, mówię, jest poza domem, ale tutaj przybywa częściej w Wałbrzychu i w okolicach Bartnicy, utożsamia się, mówię, z tą ziemią, z tymi ludźmi i to jest bardzo fajne, bo choćby, mówię, sponsorując wyprawkę, wieczerzę wigilijną, wiele wspaniałych rzeczy, mówię, dla lokalnej społeczności robi i otrzymując z rąk, mówię, z wielkiej kapituły
właśnie wyróżnienie tego muflona to jest coś pięknego. Nagrody są oczywiście bardzo miłe, są jakimś dostrzeżeniem naszej pracy, są takim ubocznym skutkiem takiego sukcesu, jakim jest ta praca z ludźmi, dla ludzi, rozumienie tych potrzeb lokalnych. No tym niemniej no, nie robimy tego dla nagród. Chciałem powiedzieć, no nagrody oczywiście bardzo, bardzo cieszą i jest niezmiernie miło je otrzymywać. Dodatkowo chciałem powiedzieć, że no, nasza obecność, ta nagroda i no, to wszystko, co robimy, no, nie miałoby oczywiście miejsca się zmaterializować, gdyby nie partnerzy, z którymi jesteśmy związani od wielu, wielu, wielu lat. Tutaj, ponieważ jesteśmy w Wałbrzychu dzisiaj, no to z całą pewnością takich partnerów, z którymi od lat współpracujemy, no to pan radny Nowak, Rada Wspólnoty Samorządowej Biały Kamień Konradów, Stowarzyszenie Mieszkańców Podgórza, pan radny Krzyżowski, który właściwie od początku, jak KSS Bartnica tutaj funkcjonuje, czyli 20 lat z okładem, no jesteśmy związani z tymi postaciami i z tymi dzielnicami. W uroczystej gali udział wzięli przedstawiciele władz wojewódzkich, samorządowych, prezesi firm i dyrektorzy instytucji podległych samorządowi. Ci za to szybią, kryształ mój czysto jest.